Witam Was serdecznie. Późna wieczorowa pora i to jest dobry moment, żeby uskutecznić działanie ratunkowe. Co prawda w moim przypadku ono jeszcze nie jest konieczne, ale chcę dzisiaj pokazać, jak można wykonać nowy produkt serowarski, wykorzystując stary, zalegający produkt serowarski, bo taka jest idea. Generalnie chodzi o to, że jeżeli zrobiliście ser biały, ser kolciński, imerytyński, czy też go nie nazywając, ale po prostu ser biały, który z jakiegoś powodu nie został zużyty, a wiadomo, że ten ser za długo leżeć nie może i koniec końców on jeszcze tak jak ten jest całkiem smaczny, ale nawet bardzo smaczny, ale jego ilość jest już dość spora i zaczyna, jak jest taki normalny jego kolor, to tutaj już ładnie zaczyna podsychać. I wiadomo, że poleży jeszcze w nieodpowiednich warunkach dzień, dwa, trzy. No i może już być mało konsumpcyjny albo niekonsumpcyjny. A najgorsze jest, jakby się jeszcze jakaś pleśń w niego wkradła, no bo ten ser jest mało stabilny. Ale doskonale daje się go przerobić na ser topiony. A jak jeszcze ten ser topiony podda się dodatkowo wędzeniu, no to już jest rarytas, naprawdę pierwsza klasa. Po pierwsze, ratujemy ser, który mógłby się zmarnować. Ja nie ukrywam, że trochę się postarałem, żeby mieć tego sera trochę więcej po to, żeby pokazać, jak to się robi. Ale można to robić nawet z niewielkich ilości. No coś tam zostało, jest tego tam 100, 200 czy 300 gramów, też się nie powinno zmarnować. Bardzo prosto się to przerabia. Ja mam tutaj 1,5 kg, więc całkiem sporo. Ale ja wędzony serek topiony uwielbiam. Jest to świetne połączenie i smaku sera, i to, co obróbka cieplna do niego wprowadza, i aromat dymu, który jeszcze do tego dochodzi. To jest coś, dlaczego warto byłoby nawet specjalnie zrobić taki ser, po to, żeby go potem przerobić. Oczywiście można to robić, tak jak powiedziałem, z takim założeniem, że robimy tego dużo, ile się zje, tyle się zje, a jak się nie zje, no to zawsze to można przerobić na ser topiony. Wystarczy tego gadania. Pokrótce, to jest naprawdę bardzo proste. Tak jak powiedziałem, 1,5 kg takiego sera, który teraz będę musiał rozkruszyć drobno i lepiej go rozkruszyć niż kroić, chociaż efekt rozdrobnienia będzie podobny, ale rozkruszony ser to jest większa powierzchnia przyjmowania ciepła. I na ten 1,5 kg sera 1 litr mleka, dowolne mleko świeże. Najlepiej takie 3,2%, nie UHT, tylko właśnie mleko świeże albo w butelce, albo w takim pojemniku. Jest to 1 litr. To potrzeba na dzisiaj. Wleję mleko, zacznę je podgrzewać. Dorzucę do tego rozdrobniony, pokruszony ser. I będę podgrzewał i mieszał do czasu, aż uzyskam z tego spójną masę, a serwatka od mleka się oddzieli. I to jest na dzisiaj. Jak ten stan uzyskam, przekładam to do foremki i niech to odcieka do rana. Jutro rano, bo to przynajmniej parę godzin powinno postać, więc u mnie będzie stało on całą noc i to jest dobry czas, ale minimum jakieś 2-3 godziny powinno stać. I drugi etap działania jutro. Zobaczycie, jakie to proste. I zapewniam Was, naprawdę smaczne. Zaczynam działać.
ranek następnego dnia, czas na dalsze działania. Po pierwsze, ten ser, który tutaj osłoniłem talerzykiem, żeby nic się nie dostawało, za chwileczkę pokruszę i wrzucę do tego pojemnika do przygotowanego. Posypię go solą, 3 łyżeczki na tą ilość, co użyłem sera, i posypię go proszkiem do pieczenia. No i pytanie, po co proszek do pieczenia? Przecież to nie ciasto. Bo nie chodzi o pieczenie, tylko chodzi o 2 składniki, z których się proszek do pieczenia składa, a przynajmniej powinien się składać, bo często są jakieś zamienniki, czyli o sodę oczyszczoną i kwasek cytrynowy. Te 2 składniki mi są potrzebne, one są w proszku do pieczenia, więc posypuję tym. Następnie mam tutaj 10 łyżek słodkiej śmietanki 30%. To wrzucę na patelnię, doprowadzę do wrzenia i na tą wrzącą śmietanę, oczywiście trzeba cały czas mieszać, żeby tego nie przypalić, będę wrzucał ten pokruszony ser posypany solą i proszkiem do pieczenia. Doprowadzę to do stopienia. Jak to stopię, mam przygotowaną osłonkę białkową, taką jak do kiełbas 45-55. Ja mam akurat tą większą, może nawet trochę za grubą, ale cieńszej w tej chwili nie mam. Nie ma to większego znaczenia. No i sznurek, żeby to powiązać. Odcinki, jakie długie zrobicie, takie chcecie. Nie ma problemu. Jeżeli nie chcecie wędzić, można to wkładać w osłonkę poliamidową. Ja będę chciał wędzić, dlatego osłonka białkowa, bo ona wędzenie umożliwia. Koniec gadania, czas na działanie. Nie grzać za mocno i ciągle mieszać, bo się lubi przypalać. Widać, że szybko się topi. Gotowe. Teraz go przekładam do garnka w płaszczu wodnym z gorącą wodą. Dzięki temu nie ostygnie i zachowa plastyczność. Napełniam osłonkę przez lejek do słoików. Przyda się pomocna dłoń. Związuję baton w środku. Wieszam, by się ułożył i ostygł. Po kilku godzinach wędzę zimnym dymem. Drewno czereśniowe. Aparat wyraźnie woli trawę, bo na niej skupił ostrość. Ustawiam 30 stopni Celsjusza. Uruchamiam grzałkę i generator dymu. Reguluję wydajność generatora. Pozostało tylko zapalić zrębki. Dym pojawia się szybko.
czas wędzenia od 1 do 4 godzin. Jak kto lubi. Ja wejmuję po 2 godzinach. Następnego dnia można jeść. Z zewnątrz świetnie dymem pachnie, ale to jest osłonka półprzepuszczalna i na pewno ten aromat przeszedł do środka. Jest to niewątpliwie ser topiony, ale tak jak wspomniałem, nie jest to ser smarny. Czyli topiony, wędzony. Taki dziwny gatunek, ale robiłem go już kilka razy i zawsze byłem z efektu zadowolony. Zajrzyjmy i tym razem. Tak to wygląda. Tak w środku. No tak, jest aromat wędzenia, jest charakterystyczny zapach sera. Niam. Ten ser przechodzi fajną transformację. Z sera białego staje się czymś na kształt sera żółtego. Wprowadzony jest dodatkowy aromat dymu. Jest też dość wyraźnie, ale nie przesadnie słony, solony, bo jak pamiętamy, ten ser biały był solony, a dodatkowo jeszcze była dodana sól na etapie wytwarzania tego. No ale dodaje się śmietanę, dodaje się mleko. Są też inne składniki, które też trzeba w jakiś sposób dosolić. Także można, jeżeli by ten pierwszy ser był z jakiegoś powodu pierwotny za bardzo słony, no to można na tym drugim etapie dać trochę mniej. Nie dawać więcej niż ja dałem. To jest taka górna granica. Przy czym taki ser już naprawdę, naprawdę może poleżeć. Znakomita przekąska. Właśnie na biesiadny stół czy do takiego większego biesiadowania, czy do posiedzenia przy lampce wina. Taki serek jest znakomity, więc nie marnujcie sera białego. Ja to zrobiłem z większej ilości, ale jeżeli z jakiegoś powodu trochę Wam sera zostaje, już długo w lodówce leży i on już dostał takiego kwaskowego posmaku, już tak nie do końca wchodzi, jeszcze oczywiście nic się z nim nie dzieje, nie pleśnieje i tak dalej, ale to już nie jest ten świeży, ukochany przez wielu ser. Nie marnujcie go, nie wyrzucajcie. W ten sposób możecie go przetworzyć, nadać mu drugie, jakże znakomite znaczenie na stole. Pycha. Spróbujcie sami. Smacznego Wam życzę. Na razie, hej. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.